Cześć. Tak jak obiecałem, we wcześniejszym filmie był pokaz albumu, teraz pokażę Wam moje braki. Nie będę pokazywał kart bazowych, bo to nie ma najmniejszego sensu, jest tego za dużo, a pewnie większość z Was też nie wymienia się bazówkami, więc bazówki po prostu pomijamy, zapominamy, a zajmiemy się kartami specjalnymi. I jeżeli chodzi o karty specjalne, znajdują się one w tym pojemniczku. Są posortowane, nie więcej, pi razy drzwi, więc powinno nam to troszeczkę ułatwić. Zaczniemy może od tych kart najmniej wartościowych z kart specjalnych. Czekajcie. Może to zrobimy w ten sposób. Będzie szybciej. O, właśnie. Żeby wszystkie naraz wyciągnąć. Tu mamy podzielone. Zrobimy sobie to na takiej zasadzie, że bierzemy star playery, tu mamy one to watch, tu jest utility, one to watch, tak. Mamy trzy kubki. Zaczniemy może od pokazywania kart specjalnych utility playerów. Są one tak posortowane, że zaczynamy od tych najrzadszych u mnie, czyli bez powtórek, skończywszy na kartach, które się najczęściej powtarzały. Dobra. A więc tak, utility playery na wymiany. Lulicz, najchętniej, ja w opisie Wam dam moje braki. Najbardziej poszukuję kart z nordyckiej edycji. Suareza Messiego i Van Persiego, jeżeli chodzi o golmaszyny i ikonę Messiego. Poza tym Double Iniesta, dodatkowo Game Changer, Hazard, no a resztę to już, no i herby oczywiście. Herbu brakuje mi sporo, będziecie widzieć w opisie, także zobaczymy. Lulicz, Asamoah, Fellaini, Cuadrado, będzie na limitce w następnym Jaski Kicie, Glushakov, Nagatomo, przepraszam, Contrao, Cahill, Isla, Behrami, Fabregas, dwa razy już, Pereira, tu będą też dwa razy, Utilities na dwa razy, Guardado, dwa razy, De Rossi już trzy razy i najczęstszy utility, także Cameron trzy razy, tak? Także to by były utilitki na wymiankę. Następnie mamy One to Watch. Zaczyna się od Pogby, Ayu, Lucas, Lens, Sanchez. Tego mi brakuje fans faworita, ale także jeżeli ktoś ma, to też piszcie. Musa, Rossi, już dwa razy, Okazaki także dwa razy, Koke już dwa razy, Thousand, Peralta, Götze, zobaczcie, i Gervinho też cztery. Tak to wygląda. Następnie mamy star playery. No i ze star playerami to jest tam Gyan, Nekounan, Versiano, Ronaldo, Honda, Jęk, Neymar, dobra, Gervinho, One to Watch, sorry za pomyłkę, tam powinien się znaleźć, Van Persie, Shaqiri dwa razy, Eto dwa razy, Hernandez dwa razy, Modric dwa razy, Hazard dwa razy i Özil dwa razy oraz Rooney czterokrotnie. Także tutaj mamy te takie karty bardziej podstawowe niż specjalne, ale jednak zaliczane przez większość z Was do kart specjalnych. Pani też to tak traktuje. Teraz może zrobimy defensywy. Tutaj mamy i fansy. Tak to będzie. Podzielimy sobie to. Też są już posortowane od najrzadszych do najczęściej występujących. I może zaczniemy od fansów. Fansów jest takie naręcze, nie ma tego za dużo. Ja się już też trochę kart pozbyłem. Specjalnych, także tak, tutaj mamy Lama, mamy Gerarda, Hernandeza, Xavi, Jepesa, Touré, ale to jest Kolo Touré, Layun, Lavezzi, Buitn, Kierzakow, ten się nazywa Lichsteiner, Valencia już dwa razy, Karagunis także, nie, już trzy razy, Krańsar także, nie, dwa razy i Sanko dwa razy. To by były fansy na wymianę. Teraz jedziemy z defensywami.
Mele, Verne, Company, Ayoi, Pepe, Cahill, Sango, tu przepraszam, znowu jest pomyłka, Silva, Nicalu, Sanchez, Ignacevich, Campagnaro, Hummels, 4 razy, także tutaj mamy nasze defensywy. No to jak mamy defensywy, to teraz musimy mieć co? Musimy mieć golstopery oraz eksperty. Ekspertów jest bardzo dużo, golstoperów jest znacznie mniej. Znaczy nie mam tych nieszczęsnych ekspertów. Zobaczcie, tyle jest ekspertów do wymiany. Pewnie ciężko nimi się będzie wymieniać, bo większość z Was ma komplety. Najczęściej spotykane karty w tej edycji. Eksperty. Mascherano, Klose, Donovan, Pirlo, Forlan, pominięty zawodnik w kartach specjalnych, Marnetta, Alonso, zobaczcie ile już, Cole, patrzcie ile Cole'a jest, no i Kite najczęściej u mnie występujący, chyba 9-krotnie, jak się nie mylę. Tak. No i co? No i golstopery, tak? Mamy golstopera Buffona, Harta, Courtois już 2-krotnie, Akinfiejew także 3-4 razy, Loris raz, Neuer 3-4, Cesar, Bravo, tyle razy najczęściej spotykany bramkarz u mnie. No i przechodzimy do tych kart już najbardziej wartościowych. Mamy tak, zaczniemy od herbów. Mamy herb Nigerii, Szwajcarii, Brazylii oraz Portugalii. To są moje herby na wymiankę. 4, tylko 4. No i tutaj mamy teraz Game Changer. To jest Game Changer Balotelli, którego większość z Was ma, bo był dostępny. Shirokov, Hernandez, Navas, Drogba, Vidal, Özil 2-krotnie, Wilshere 2-krotnie, nawet 3-krotnie, Honda, a teraz limitki, no to by były Game Changery do wymiany, jeżeli ktoś z nich nie ma, a poszukuje, a ma coś z braków, które wypisałem w opisie, to się zgłoście. Honda, Buera, no. Jaja Touré, to są limitki oczywiście, tak? Żeby nie było. Götze, Cahill, Royce, Falcao, Ronaldo, Ribery, Messi, Casillas, Hazard, Lam i Balotelli w ilościach strasznych. Także to mamy karty limitowane. No i jeżeli chodzi o specjalne, to są właściwie tylko te najważniejsze dwie karty. To jest karta Top Master i Double Trouble Robin Van Persie. Także to by było, moi drodzy, na tyle. Tak to u mnie wygląda. Jak jesteście zainteresowani wymianą, to piszcie, a będziemy my w kontakcie. Także z całego serca dziękuję, że poświęciliście mi czas swój. Ja uciekam na obiad. Trzymajcie się, cześć.